Fundacja FAIR. Fundacja na rzecz uczciwej bankowości. Od 12 lat pomagamy Polakom odzyskiwać środki z kredytów frankowych, kredytów hipotecznych złotówkowych, kredytów gotówkowych i kredytów samochodowych. Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij link w opisie lub napisz do nas na kontakt@fundacjafair.com. Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolskiej Wojny i zapraszam do obejrzenia tygodniówki, którą przygotowaliśmy dla Was wraz z Dawidem Kamizem. Jeżeli Wam się spodoba to, co dla Was przygotowaliśmy, gorąca prośba i przypomnienie o lajkowaniu, subskrybowaniu, komentowaniu i oczywiście o tym, że możecie wesprzeć kanał w programie Patronite. Tu u góry jest odnośnik do mojego Patronite'a. I po tym paśmie o reklamy, króciutka reklama od sponsora odcinka, od Fundacji FAIR. Czyli jeżeli posiadacie kredyt we franku szwajcarskim, euro lub dolarze, to Fundacja FAIR pomoże odzyskać Ci Twoje pieniądze i unieważnić nieuczciwą umowę. Aż 98% takich umów uznawanych jest za nieważne. Analiza przez Fundację Twojego kredytu jest całkowicie darmowa. Jeżeli otrzymałeś propozycję ugody w sprawie swojego kredytu walutowego od banku, to musisz pamiętać, że większość takich propozycji nie skorzysta. Fundacja FAIR przeanalizuje Twoją ugodę i da Tobie znać, jakie rozwiązanie w Twoim przypadku jest najlepsze. Jeżeli masz kredyt konsumencki z kredytem gotówkowym, to zdecydowana większość takich kredytów zawiera błędy, a Fundacja FAIR wie, jak odzyskać z takiego zobowiązania wszystkie odsetki i prowizje. Ponownie taka analiza jest dla Ciebie bezpłatna. Fundacja pomoże również przy kredytach hipotecznych w złotówkach. Część kredytów Fundacji ma wstrzymaną już całą swoją ratę. Fundacja FAIR sprawdzi, czy jest to możliwe również u Ciebie. Jeżeli nie radzisz sobie ze spłatą zobowiązań miesięcznych lub potrzebujesz pozbyć się komornika, to Fundacja jest w stanie umorzyć Twoje zobowiązania finansowe i pomoże w rozpoczęciu procesu upadłości konsumenckiej. Wszystkie formalności mogą Państwo przeprowadzić w 100% zdalnie. W opisie pod tym filmem znajduje się link do formularza kontaktowego oraz link do strony Fundacji. Zachęcam do skorzystania z pomocy Fundacji FAIR we wszystkich wcześniej wymienionych sprawach. Dzień dobry, Jarosławie. Rozpoczynamy cotygodniową tygodniówkę i tą tygodniówkę rozpoczniemy od tematu, który w zeszłym tygodniu, w zasadzie troszeczkę w weekend, wybuch rozpalił wyobraźnię widzów, a mianowicie pojawiły się informacje, że Hindusi chcą we współpracy z Rosją zmodernizować czołgi T-72M1, czyli ich AEA, i że pojazdy te są uznawane w Indiach za nieperspektywiczne, przestarzałe i że będą sprzedawane. I teraz, dlaczego ta informacja jest dość istotna w obecnym kontekście ukraińskim? No jest istotna, ponieważ Hindusi mają tych czołgów Bogatelka 2400 sztuk z małym hakiem. Znam taki kraj, który pewnie przygarnął. Tak, i część tych pojazdów jest zajechana, część tych pojazdów się nie daje do remontu. Trzeba pamiętać, że Hindusi rocznie po kilka maszyn traci na skutek różnych wypadków, pożarów i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście Hindusi mają jeszcze bojowe wozy piechoty BMP-2 Sarah i Hindusi mają ich 2,5 tysiąca sztuk. I teraz oczywiście Hindusi produkują czołgi T-90 i inne, natomiast na czym polega cały problem? No, cały problem polega na tym, że wszyscy zaczęli się obawiać, że co by się stało, gdyby hipotetycznie Rosjanie odkupili albo zaczęli odkupować te czołgi. BWP byłoby bardzo słabo, ponieważ no, Rosjanie stracili już w tej chwili ponad 12 tysięcy pojazdów opancerzonych w konflikcie ukraińskim, różnych. To jest, Jarek, to jest niesamowite. Ja ostatnio spotkałem się z tym, że stracili samych BMP-3 ponad 200. I słuchaj, jak patrzysz na to, że to jest konstrukcja niszowa sama w sobie, prawda? Nie, oni stracili więcej. To jest niesamowite po prostu. Natomiast no, jak sobie policzymy, że Rosjanie stracili już w tej chwili, z tego co pamiętam, 3 tysiące czołgów w 2 lata wojny, no to jest dużo. No i teraz wiadomo, że Rosjanom te czołgi z magazynów ubywają w takim tempie, że one zaczną się kończyć. I mniej więcej w połowie przyszłego roku przy tym tempie strat, albo najdalej w drugiej połowie przyszłego roku, Rosjanie zaczną skrobać koklą po dnie kotła. Niestety trochę później niż Ukraińcy, którym już Zachód dostarcza Leopardy 1, a z drugiej strony Rosjanie sobie podgrzebują te 54 nawet. Natomiast no, Rosjanom się kończy broń na magazynach, w dużym skrócie przynajmniej ta, którą można jakoś tam sensownie przywrócić do służby. No i teraz, jeżeli nagle się pojawi prawie 2,5 tysiąca hinduskich czołgów, no to może być problem, jeżeli to są Rosjanie, tak? Bo to by im uzupełniło bardzo ładnie no, 2-letnie straty ponad w zasadzie. I bardzo niedobrą rzeczą byłoby, gdyby Rosjanie te czołgi przycapili, albo nawet nie muszą. Czy Rosja na to stać? No, wiesz. Ja myślę, że Hindusi poszliby na deal na przykład, że dostaliby, nie wiem, technologię produkcji, rysunki techniczne, nie wiem, Topoli na przykład M,
albo innych jarsłów, albo kilka atomowych Okej. okrętów podwodnych w zamian za dwa koła czołgów, Okay. Okej, okay, tak? na przykład. Okej, okay, na przykład faktycznie jakieś technologie morskie, okej. Okay. Natomiast dobra, mów, przepraszam, że ci przerwałem, bo na koniec mam pewną obserwację, ale to. No i generalnie oczywiście jest możliwa jeszcze jedna sytuacja, mianowicie taka, że Zachód wyłoży kasz, kasz, kasz i na przykład te czołgi trafią na Ukrainę, co byłoby chichotem historii. Natomiast Hindusi są o tyle ciekawą nacją, że oni te 72 Aleja produkowali, potem te 90S Bhishma i obecnie po tym, jak sobie zlikwidowaliśmy PZL Wola, Jugo Import zamknął sobie ichnią fabrykę silników, Hindusi są jedynym krajem na świecie poza Rosją, który produkuje te padło zwane W46 i V84MS, czyli silniki do czołgów rodzinnych T-72, bo Hindusi sobie parę lat temu otwarli fabrykę i Rosjanie zgodzili się i wypuścili technologię. Hindusi są w stanie klepać sobie silniki. Na początku klepali do Alejów, teraz klepią do T-90S Bhishma. Nowsze mutacje tego samego silnika, więc jest to dość ciekawa sytuacja. Nie analogicznie z BWP-ami, raczej BWP-ów Hindusi tak łatwo nie wypuszczą, natomiast czołgami no, wszyscy się zastanawiają, że bardzo niedobrze by się wydarzyło, gdyby Rosjanie te pojazdy po prostu przejęli. Ale to oczywiście jest na razie patykiem po wodzie pisane. Hindusi tylko ogłosili, że oni te pojazdy to pewnie też nie wszystkie, tylko większość będą chcieli kosmetycznie zmodernizować i pchnąć na rynek, ponieważ oni uważają, że są o tyle przestarzałe, że nawet oni ich nie chcą. Koniec. Wiesz co, jakby uśmiech czy jakąś dozę ograniczonego optymizmu wywołuje we mnie ten fakt, że Hindusi od de facto, no może nie całych 2 dekad, ale coś między dekadą a dwoma, bardzo radykalnie i bardzo obszernie skierowali się w kwestii może nie sprzętu pancernego, ale techniki lotniczej czy morskiej też w pewnym stopniu ku zachodowi. Poseidony, tak, okręty, izraelskie uzbrojenie, śmigłowce, tak, choćby szturmowe. I można tak dosyć długo wymieniać. I mam dziwne wrażenie, że gdyby Hindusi zdecydowali się na taki, co innego, na przykład jestem skłonny sobie wyobrazić, że jakimiś tam dziwnymi kanałami, na przykład z tych czołgów do Rosji zaczną trafiać jakieś podzespoły i agregaty. To mi się mieści w głowie, bo to będzie takie poniżej horyzontu radarowego. Gdzieś tam jakaś transakcja, coś tego, niby czołgi są, no i niech tam się Amerykanie odczepią. Ale gdyby faktycznie tam zaczęły trafiać czołgi w dużej liczbie, co byłoby na poziomie jakby wywiadowczym oczywiste, ja podejrzewam, że kranik pod tytułem części na przykład DP, do P-8 Poseidon, które są dla Hindusów bardzo ważnymi maszynami, czy do Apache, czy do jakichś innych, czy uwaga, hinduska OPL-ka morska i po części lądowa, która stoi na izraelskich pociskach. A izraelskie pociski stoją na amerykańskich podzespołach, jeżeli czasami nie są produkowane nawet w całości w Stanach Zjednoczonych, nagle by się mogła skończyć. Tak, zaryzykuję takie stwierdzenie i myślę, że Hindusi, takie, wiesz, jakby Hindusi naprawdę zrobili takiego całkiem dużego pivota, zresztą nie tylko, uwaga, to nie mówimy tylko o Amerykanach, bo spójrzmy, jakie są najnowsze hinduskie wielozadaniowe samoloty bojowe. Ano, Rafale od Francji. I czy tutaj by nie było pewnego takiego pogrożenia paluszkiem, że słuchajcie, no, jesteśmy kolegami, robimy duże biznesy, są duże umowy, no, ale może lepiej wy sprzedajcie te czołgi drugiej stronie, dostaniecie co najmniej tak samo duże pieniądze, ale przy okazji się nie pogniewamy i wasze samoloty i wasze rakiety dalej będą latać, nie? No dobra. Takie wiesz. To takie, no, miejmy nadzieję, tak? No, Miejmy bardzo. nadzieję, tak. Znaczy, na razie trzeba pamiętać o tym, że Rosjanie sobie poczyścili magazyny ze wszystkiego, co jest zdatne do przywrócenia do służby. Natomiast to nie jest tak, że jeżeli jakiś czołg, czy armata, haubica, czy cokolwiek leżało na magazynie dekadę pod kurką, to się da przywrócić do służby. To zwykle oznacza odtworzenie od zera i de facto ten sprzęt trzeba wyprodukować, tak? Z wykorzystaniem jakichś tam agregatów albo skorupy przynajmniej, nie? Tak, no Rosjanie przeszli na produkcję mobilizacyjną, natomiast no, te wnioski nie są jak na razie optymistyczne dla nich. Zobaczymy. Tak, więc to jeżeli chodzi o kwestię tą powiedzmy rosyjsko-hinduską. Zaśmiałbym się rzewnymi łzami, jakby się okazało, że te czołgi trafiają do obydwu stron. Wiesz co? No, na razie
Nie wiadomo, znaczy wiesz, nie wiadomo skąd Rosjanie importują podzespoły. Wiemy skąd, gdzie trafia rosyjska ropa, a mianowicie trafia do Hindusów, ale Tak, z kasą dokładnie. za nich Rosjanie nie są nic w stanie zrobić podobno, bo Hindusi im no, jakiś myk jest. Natomiast No, Hindusi amunicja rzekomo hinduska płacą to we jest ta własnej amunicja, walucie. którą znaleźli Czesi. I która trafiła w ilości, wiesz, tam, czy docelowo ma trafić w ilości miliona sztuk na Ukrainę. Słuchaj, no Hindusi są w całkiem wygodnej pozycji, bo patrz, wyobraź sobie taką samą sytuację w kwestii czołgów, które faktycznie są już dość przestarzałymi, ale bez wojny i inwazji Rosji na Ukrainę, prawda? I kto tyle tych czołgów przygarnie? W tej chwili de facto można powiedzieć, że są dwie grupy chętnych, tak to nazwijmy, dysponujące różnym kapitałem albo różną formą rozliczenia takiej transakcji, ale całość jest też obarczona różną formą ryzyka. Czyli na przykład w formie tego, że potem coś nam przestanie latać, nie? Ale faktycznie powiem ci, taka sytuacja dość wygodna, bo możesz jakoś sobie to albo lewarować, albo wyciągnąć lepsze warunki, czy to od strony zachodniej, czy od strony rosyjskiej. No to Hindusi w tej chwili, tak można powiedzieć, że mogą rozdawać karty, nie? W tej kwestii, bo tak jak mówisz, technologie z Rosji, które na przykład cofając się 3-4 lata byłyby zupełnie nieosiągalne. Byłyby nieosiągalne. A teraz, tak? Z drugiej strony zachodnie rzeczy, które też, no, Chinooki, które mają Hindusi, Apache, tak? Samoloty wielozadaniowe z Francji, no. A Hindusom też na pewnych rzeczach. Uwaga, dobrze, teraz już mnie ponosi naprawdę mocno wyobraźnia. Hindusi mieli problem i cały czas się zastanawiali nad maszyną piątej generacji, którą mieli robić z Rosjanami, ale zrezygnowali. Jakby Hindusi zalicytowali bardzo wysoko, to Co czemu nie wejście do odpalałoby się w Mogułku F-35? F-35? Mówimy o bardzo takich scenariuszach, prawda? Ale będąc Hindusem, to bym sobie tak pozwolił na coś takiego, prawda? Słuchajcie, damy wam dobrą cenę na te 2000 T-72. No ale. Słuchano, przypłynęły kolejne homaryka do Polski. Więc populacja skorupiaków, że tak powiem, się bierze i powiększa Ja w cały czas Polsce. czekam na tą amunicję. Tak sobie czekam. Młody jesteś, jest szansa, że się doczekasz. No. Tylko jest kwestia. Ja dzisiaj chyba napisałem albo wczoraj takiego posta, że jakby starałem się. Tomek Nituk napisał kwestię tego, że zaczyna się. Przyszedł czas zapłaty, jak to mówią. Czyli no, te olbrzymie umowy, które w ostatnich 2 latach podpisaliśmy. W dużej części na koreański sprzęt, no, przychodzi ten moment, w którym całkiem dużą część budżetu przeznaczonego na zakupy sprzętu będą pochłaniać raty, spłaty tych kredytów. I jakby tak sobie napisałem coś, co jakby mnie nie bolą per se, nie boli per se to, że my wydaliśmy olbrzymie kwoty, teraz trzeba, no tak się kupuje, nie wiem, no. Dom na kredyt, mieszkanie, niestety tak wygląda, ale trzeba je spłacać. Tylko co trzeba spłacać? I sobie tak to układałem w jakimś szeregu. No to oczywiście największe wątpliwości mam wokół FA50, ale do tego zaraz przejdziemy. Ale jakby Chunmoo, są takim. One trafiły do 16. dywizji zmechanizowanej. Ja powiedziałbym, że takim pivotowym, obrotowym tematem, tak? Bo. Do momentu, w którym w Polsce albo Polska nie pozyska zdolności do produkcji, nie chodzi mi o montaż gotowych podzespołów i części, które przyjdą z Korei, tylko produkcji. Oczywiście może z wykluczeniem pewnych drobnych rzeczy. Dobrze, inaczej. Dopóki Polska nie zyska podobnych kompetencji w kwestii amunicji, jak pozyskała w kwestii kompetencji do produkcji pocisków CAM-ER, to moja ocena tego zakupu będzie dość kiepska. Jeżeli Polska, cały czas na to liczę, pozyska na podobnym poziomie zdolności do produkcji amunicji, nie mówię o balistykach, ale 239 czy 240 mm tych pocisków, to wtedy moja ocena tego zakupu będzie bardzo wysoka. Drodzy widzowie, to tak jak Dawid wspominał, ocena tego
Zakupu, no to będzie zależało od stopnia polonizacji. Jeżeli faktycznie to będzie tak jak z kamami, na przykład w Polsce R, no to byłoby super, tak? Tak. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że u samego swojego zarania program Homar, o czym wiele razy Wam wspominaliśmy, to był program, który miał w Polsce zbudować i stworzyć kompetencje rakietowe i amunicji kierowanej i niekierowanej, ale przede wszystkim kierowanej. Przede wszystkim chodziło o to, żeby w Polsce zacząć produkować rakiety. Ma mieć prawa do ich rozwoju. No i niestety wyszło jak zawsze, czyli kupiliśmy spółki HIMARS ze Stanów Zjednoczonych. Potem okazało się, że wybuchła wojna na Ukrainie. Podarowaliśmy RM-70, podarowaliśmy BM-21 Ukraińcom, nie podarowaliśmy Langust. No ale trzeba było to zacząć szybko uzupełniać, więc do Polski trafiły wyrzutnie czumu rzeczone. I znowuż. Jeżeli się okaże, że w Polsce produkujemy albo będziemy produkować jakąkolwiek sensowną amunicję kalibru większego niż gradową, to będzie super. Natomiast ja się bardzo boję tego, znaczy boję, to jest godne podziwu przezorność artylerzystów, tylko ja się boję tego, że i z Homarem K, i z Homarem A, czyli i z Czumu, i z HIMARS-em, będą zintegrowane moduły 122 mm rakiet, takich jak Feniksów Z. I z jednej strony to super, bo ktoś doszedł do wniosku, że no. Mogą być problemy z dostarczeniem amunicji albo z amunicją, więc lepiej mieć czymkolwiek Lepiej strzelać. mieć to, niż nie mieć nic, no. Tak. Trudno się nie zgodzić. Co więcej, gdyby na przykład ktoś się nabawił rozumu i godności człowieka i kupił te hiszpańskie moduły korygowane, które można wkręcać w gniazda zapalników, no to mamy ze 122 nagle amunicję korygowaną. Może nie precyzyjną, sensu stricto, taką jak GMLRS na przykład, no ale jednak ten jej rozrzut jest znacząco zmniejszony. Natomiast ja się boję, że to może być tak, że ktoś stwierdzi, że odfajkowane pora na CS-a, bo nagle się okaże, że mamy zintegrowane moduły ze 122 mm, które są produkowane w Polsce, i ktoś powie: No to mamy krajową produkcję amunicji do HIMARS-a i do czumu. No, prawie to Co. tak niedawno, prawie to tak brzmiało. No, trzeba No. przyznać, że wiele osób z branży dość błyskawicznie jakby wypunktowało, jakby ile te zapowiedzi mają wspólnego z zapowiedziami czy zapisami umów ramowych. Ale tak, Znaczy, my można sobie wyobrazić właśnie taki scenariusz. spadamy z poziomu swoich oczekiwań na poziomy swoich możliwości. Tylko mnie bardzo, to jest takie bardzo przykre, że to po prostu inna ekipa zbiera to wszystko, nie? Że gdyby to ta sama ekipa zbierała, to bym chciał zobaczyć, jak się zmienia narracja, a tak po prostu jest, wiesz, jest zupełnie inna ekipa ląduje w innej rzeczywistości, bo to teraz jest zbierane to, co sobie wypracowano, ale z drugiej strony, wiesz, też tak, żeby. Pamiętać o tym, o czym mówiłem na poprzedniej tygodniówce i wcześniej też. 2022, 2023 były bardzo specyficzne. I często podejmowano te zakupy na zasadzie kupić cokolwiek, byleby było, żeby nie zostać z ręką w nocniku. I ja mam wrażenie, wiesz, po wielu, naprawdę wielu rozmowach z wojskowymi, że jest kompleks września 39, ale na zasadzie, że my kupiliśmy to uzbrojenie, tylko że ono nie zdążyło dotrzeć. Ja to parokrotnie słyszałem, oczywiście słyszałem, znaczy wie pan, no ja wiem, że inna sytuacja geopolityczna, bla, 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 no ale wie pan, żeby nie było jak z tymi czołgami z Francji, które nie zdążyły dojechać, tak? I panuje takie przekonanie wśród części wojskowych, że oni nie chcą powtórzyć tego, że uzbrojenie było zamawiane za późno i dotarło albo za małych ilościach, albo nie dotarło w ogóle. Temat długi, temat ciężki, no w każdym razie fajnie, że trafiły kolejne czumu, ale ja dopiero się ucieszę, jak będziemy w kraju produkować do nich amunicję, po prostu. Tak. I nie mylmy tej produkcji z amunicji ze składaniem z gotowych komponentów, które przyszły z Korei w paczkach nie... Z i tą my już tak zostały. produkowaliśmy amunicję 155 mm, nie? Bo Tak, ja pamiętam, jak dlatego. obwieszczono lat temu, że produkujemy amunicję 155, po czym się okazuje, że do dzisiaj te ładunki są czeskie albo słowackie, już nie pamiętam, ale są przepakowywane w Polsce. Potem się okazywało, że przez jakiś czas skorupy były z importu. Chyba zaczynamy sami skorupy robić, malować je, bo co więcej, elaborować. A najdłuższa była polonizacja zapalnika. On i tak chyba z tego co pamiętam w 100% nie jest polonizowany. Więc pytanie, jaka to jest polonizacja amunicji, tak?
No i w tej chwili można by jeszcze wrócić do tematu prac badawczo-rozwojowych, ale nie wrócimy, ponieważ mówimy o tym już tak często, że już sam tego serdecznie mam dość, ile na to poświęcamy kasy, więc też... Tak, to jest przykro. Chyba sobie Nie, to podarujmy, bo... Nie poświęcamy, nie, ale to na ostatniej tygodniówce Tak, mówiłeś, tak, to tak tak, dość tak. dobitnie, więc nie ma sensu powtarzać. Tak, tak, tak. Ale tematy koreańskie, latające... Latadełka będą? Latadełka będą. Tak, bo do tego też warto się odnieść, bo jakby no, pisząc dla Strefy Obrony taki długi tekst, na tyle temat zgłębiłem, że jednak parę ciekawostek wyszło. Od czego należy zacząć? To sprawa jakby pojawiła się ponownie narracji jakiejś takiej głośniejszej jeszcze przed powodzią, bo jakby wiadomo, w tym momencie jakby uwaga opinii publicznej skupia się na innych kwestiach, ale 12 września na posiedzeniu Sejmu wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk informował o statusie realizacji niektórych z programów zbrojeniowych, między innymi FA-50. I to jest to głośne posiedzenie, z którego potem się bardzo dużo cytatów pojawiło, na czele z taką dość dużą sprzeczką pomiędzy ministrem Tomczykiem, a byłym szefem MON, czyli Mariuszem Błaszczakiem, czy samoloty FA-50 są uzbrojone, czy nie są uzbrojone, czy to był dobry zakup, czy zły Ale zakup. to są moje ulubione patostreamy na Twitterze. Nie powinni z tego To, zrobić to, pay per to, view, naprawdę. to, to, co się tam działo, to tak, jeszcze pan minister Antoni Macierewicz tam włączył w tą dyskusję w trakcie tego sprawozdania, czy jak to tam nazwać, Ale cyrk na ekipa. kółkach. Ale, tak. W każdym razie, co tak właściwie się pojawiło? Potem pojawiły się stenogramy, więc jakby wiemy, byliśmy w stanie sobie to uporządkować, bo na początku były same takie głośne nagłówki, nie? I nic więcej. W każdym razie, przesłuchując jakby tą wypowiedź, po pierwsze, jakby Cezary Tomczyk mówiąc o zaletach i wadach, bo ta wypowiedź dotyczyła i zalet, i wad zakupu FA-50 przez Polskę. Zacznijmy od zalet, bo te dwie kluczowe, które wyszczególnił, dotyczyły tego, że faktycznie zakup popełniony przez ministra Błaszczaka, za ministra poprzedniego rządu, umożliwił zastąpienie MiG-29, które trafiły na Ukrainę. I to jest ta zaleta. Trudno z tym dyskutować. Druga dotyczyła tego, że zdaniem pilotów i personelu naziemnego w FA-50 jako taki typowy zachodni sprzęt są samolotami, które są fajne w eksploatacji, fajne w użyciu, w lataniu, podobne do F-16. I to też jest uznawane jako zaleta. W porządku. Natomiast lista wad była troszkę dłuższa i tutaj muszę się już mocno kierować całą rozpiską. I tak, przedmiotem krytyki było to, że to był zakup, cytując taki, decyzja o zakupie została podjęta w przeciągu kilku dni, co nie pozwoliło specjalistom na osiągnięcie optymalnych warunków i wynegocjowanie tego, co w przypadku no, truizm trwających miesiącami negocjacji czy procesu, choćby Finowie, czy Niemcy, czy Szwajcarzy, pozwala na osiągnięcie pewnych warunków i wyciągnięcie pewnych ustępstw od drugiej strony. Jeżeli faktycznie mówi się w przeciągu kilku dni, że my kupimy to, no to trudno w takim wypadku negocjować na tym samym poziomie, tak? Drugim zarzutem był brak pozyskania uzbrojenia dla maszyn w wersji G. Ja cały czas mówię o tym, co pojawiło się w Sejmie. Zaraz się odniosę do tego, jak to wygląda. Trzeci, brak zintegrowania z maszyną w wersji GF, czyli gap filler, nowoczesnego uzbrojenia. Czwarty punkt, że w przeciągu tych 4 miesięcy od początku tego roku samoloty były uziemione z powodów proceduralnych. Tam była kwestia certyfikacji jakichś dokumentów. Na maszynach nie można było jakby kontynuować działalności, która ma zaowocować gotowością operacyjną. Trzecie, że w tej chwili umowa na samoloty wersji PL, czyli docelowe, jest opóźniona o 9 miesięcy. No i ostatnie, że jakby wartość całego kontraktu, kontraktów dwóch, została niedoszacowana. Między innymi o kwestię budowy infrastruktury. Czyli, że w tej chwili MON musi wyłożyć więcej pieniędzy na przygotowanie wszystkich potrzebnych dla tych maszyn, instalacji, obiektów, tego typu rzeczy.
I teraz tak, należy się do tego odnieść dwojako, bo trzeba się odnieść do kwestii maszyn GF i PL, bo pamiętajmy, że my de facto podpisaliśmy takiej popularnej opinii, to jest umowa na FA50, natomiast de facto tych umów są dwie, czyli jedna dotyczyła 12 maszyn GF, czyli gap fillerów, ja to nazywam zapchaj dziurami, takie tłumaczenie, która de facto o wartości około 700 milionów, która de facto została niemalże zrealizowana, bo wszystkie te maszyny są w kraju, zostały dostarczone. Część z infrastruktury jest w kraju i wyposażenie została zbudowana, bo została już dostarczona. Czekamy na symulatory, ale można powiedzieć, że większość jakby kwestii, przynajmniej w kwestii wartości umowy jest zrealizowana. Więc tutaj mamy tą pierwszą część. I jakie są problemy z maszynami w wersji GF? Po pierwsze, w odniesieniu do tych słów pana ministra, maszyny w wersji GF faktycznie nie są zintegrowane z nowoczesnym uzbrojeniem powietrze-powietrze, czyli nie mają pocisków powietrze-powietrze średniego zasięgu, co wynika z tego, że nie miały mieć. Koreańczycy nie potrzebowali takich zdolności na tych maszynach. Natomiast nie mają też nowoczesnych pocisków krótkiego zasięgu, czyli sidewinnerów w tym wypadku. Ponieważ z jakichś powodów zintegrowano je z wersją starszą, czyli to jest L, P, M i tak dalej. To są sidewindery, które, uwaga, weszły na uzbrojenie 3-4 dekady temu. To są pociski, które na przykład były używane w wojnie o Falklandy. Żeby to osadzić w kontekście, tak? I to są mniej więcej tego typu pociski, których maszyny wersji GF, które są obecnie w Polsce, mogą używać. Jaki jest problem? No, dość oczywisty. Mamy 2024 rok, te pociski nie są produkowane i trudno je pozyskać. Spytałem Agencję Uzbrojenia. Agencja Uzbrojenia powiedziała, że prowadzi dwa równoległe postępowania. Jedne dotyczące leasingu jednej z wersji tych pocisków, drugie dotyczące pozyskania, już kupna innej wersji z tych pocisków. Tylko cały czas mówimy o pociskach, które są stosunkowo stare, dlatego ja zakładam, że to są pociski pozyskiwane z drugiej ręki, zwyczajnie od jakiegoś kraju, który jeszcze takie pociski ma. No nie są to pociski jakby pełnoaspektowe. Tam nie ma, one nie są zintegrowane z celownikami nachełmowymi. Są to pociski, obiektywnie mówiąc, stare, zwyczajnie. My je mamy zakupić, więc w przeciągu jakiegoś okresu ta dwunastka maszyn będzie mogła te pociski w końcu używać. To jest jedna kwestia. Druga kwestia dotycząca zdolności powietrze-powietrze i powietrze-ziemia, to jest amunicja do działek. Tu jest lepiej, ponieważ w tej chwili trwa już postępowanie, jest czterech oferentów. To jest postępowanie numer dwa. Pierwsze nikt się nie zgłosił. I my tą amunicję kupimy, no umówmy się. Haczyk jest taki, bo ktoś tu powie, ale przecież amunicja tego samego kalibru 20 na 102 jest F-16. Popytałem i okazuje się, że ta amunicja jest, ale jeżeli mówimy o czasach pokoju, tu i teraz, ona nie jest certyfikowana do użycia dokładnie z tego typu armaty. Czyli nie możemy w tym momencie tej amunicji użyć. Albo należy ją certyfikować z tą armatą, albo należy kupić amunicję, która już jest z nią certyfikowana. Zgodnie z tym, co mówi Agencja Uzbrojenia, chce kupić po prostu nowy pakiet amunicji tego typu, tego kalibru. No i w pewnym momencie ta amunicja zostanie kupiona, problem się rozwiąże. Natomiast tak. Odnosząc się do wypowiedzi pana wiceministra, to tak, tak to wygląda. Natomiast są też zdolności powietrze-ziemia. W tej kwestii jest lepiej, ponieważ to uzbrojenie, dosyć wąska paleta uzbrojenia, należy to powiedzieć, ale istniejąca, faktycznie to jest uzbrojenie, które mają nasze F-16 i jeżeli zaszłaby taka potrzeba, to po prostu podwieszamy i używamy. Tak? To są pociski powietrze-ziemia Maverick, to są bomby MK-82, to są bomby precyzyjne. Jeżeli trzeba, nie wyobrażam sobie zbytnio takiej kwestii, ale można. Oczywiście weźmy pod uwagę też taką rzecz. Ta pula uzbrojenia już dla F-16 była często określana jako zbyt mała. Więc to, że my to uzbrojenie mamy, mamy kolejną eskadrę, która potrzebuje tego uzbrojenia, no nie jest też dobrą odpowiedzią. Należy więcej tego typu uzbrojenia być może pozyskać. Ale powiedzmy, że daje nam te miesiące i lata na to, żebyśmy to uzbrojenie pozyskali, tak? Daje czas Agencji Uzbrojenia. To nie jest jakaś kwestia
że nagle nie ma czego użyć zupełnie. Trzecia kwestia, która nie pojawiła się w wypowiedzi pana wiceministra, ale też należy o niej powiedzieć, to jest kwestia zasobników celowniczych. I tutaj mamy znowu znak zapytania. Niestety dowództwo generalne nie chciało odpowiedzieć na to pytanie. Czy zasobniki celownicze Sniper czy Sniper, które są na wyposażeniu F-16, mogą być użyte na F-16 GF? Zgodnie z tym, co znowu FA-50GF, a nie FA-50P. Zgodnie z tym, o co zapytałem nieoficjalnie, nie. Wynika to z pewnej kwestii. Były loty i były prace naziemne, które udowodniły, że można to zrobić. Natomiast to jest kwestia woli klienta. Czyli jeżeli Polska wyraziłaby taką wolę, to pewnie w danym okresie czasu takie zasobniki zostałyby zintegrowane. Ale te 12F A50GF, które my kupiliśmy, to są maszyny, które powstawały dla Koreańczyków. Koreańczycy nie wyrazili takiej potrzeby. My przyjęliśmy te maszyny z linii produkcyjnej. Koniec, kropka. Natomiast maszyny docelowe wersji PL, one mają mieć możliwość wykorzystania tych zasobników i my już 34 sztuki tych zasobników zamówiliśmy. Więc tu mamy komplet jakby obaw czy wątpliwości związanych z wersją niedocelową. I tu należy na koniec powiedzieć, my rozmawialiśmy z Jarkiem, z generałem Nowakiem. Generał Nowak dosyć istotnie mówił o tym, że profil zadań tej dwunastki maszyn ma być w dużej części szkoleniowy. No i teraz kwestie, jak na to siły powietrzne patrzą. Jeżeli te maszyny mają służyć tylko do szkolenia, to brak amunicji do działek, zintegrowania pocisków powietrze-powietrze, czy zasobników celowniczych, czy bomb, no de facto nie jest problemem per se, tak, bo to nie jest najważniejszy problem, nie? Bo to nie jest najważniejsze, tak? Oczywiście wtedy też należy powiedzieć, że kupiliśmy maszyny szkoleniowe, tak żeby być uczciwym. Tak. Ale okej, mamy załatwioną sprawę GF-ów, natomiast wątpliwości czy obawy, i to takie wydaje mi się bardziej istotne z powodu wartości zamówienia, z powodu ilości zamówionych maszyn oraz zdolności, pojawiają się przy maszynach docelowych, czyli te 36 maszyn, które zostały kupione w ramach drugiej umowy w wersji PL. Ta była wartość 2,3 miliarda. I teraz jaki jest największy haczyk, największy problem? Już w momencie podpisania tej umowy mówiono, że te maszyny mają dysponować pociskami powietrze-powietrze średniego zasięgu, dokładnie AMRAM-ami, czyli to, co jest na F-16. I problem jest taki, że umowa, którą podpisano, nie obejmuje tej integracji. Czyli z jakichś powodów uznano, że umowę na te pociski podpisze się w dalszej kolejności. Umowa, którą podpisano, dotyczy radarów nowych, dotyczy pocisków krótkiego zasięgu, ale pełnoaspektowych, czyli 9X, które są na F-16. Jest już w tym momencie, mamy cywilizację, tak? No i szeregu jakichś innych kwestii. Natomiast z tymi AMRAM-ami coś się dzieje niewesołego, ponieważ, co przyznali sami Koreańczycy Sky, parę miesięcy temu była taka informacja prasowa, że sama kwestia przeanalizowania możliwości zintegrowania pocisków AIM-120 AMRAM z FA-50 to jest kwestia 3-4 lat. A mówimy nie o samej integracji, ale o jakby przygotowaniu się do niej, sprawdzeniu, czy to jest możliwe. No, troszkę to jest, tak? I teraz po tym my też z Jarkiem popytaliśmy i wychodzi tak, że problem z AIM-120 jest problemem realnym. To też minister Tomczyk wspomniał w swojej wypowiedzi. Czy to jest duży problem? No tak, skoro same siły powietrzne od zarania tego programu mówią, że te pociski mają być zintegrowane z tymi maszynami i te maszyny mają być zdolne do tego typu działań, czyli do zadań powietrze-powietrze poza zasięgiem wzroku, no to jeżeli jest problem z tym, żeby takie pociski zostały zintegrowane z tymi maszynami, no to jest taki problem z kategorii dość dużych, nie? Pięknie do powiedzenia.
Wiesz, no słuchaj, wszyscy wiedzą jakby w jaki sposób, jaki ja mam stosunek do FA50, dlatego staram się to zupełnie tak klinicznie przedstawiać, nie? I teraz tak, mamy trzy strony de facto, mamy stronę polską, koreańską oraz amerykańskiego producenta pocisków, tak? No i radaru. Gdzieś coś tutaj nie zagrało. Pan minister Tomczyk na przykład mówi, że aby osiągnąć tą zdolność, potrzebna jest dobra wola i współpraca tych wszystkich stron. No co sugeruje, że na tej dobrej woli współpracy nie ma, skoro ona jest potrzebna. Z kolei, rozmawiając z generałem Nowakiem, pojawia się taka kwestia, że to jest de facto obligatoryjna zdolność, którą siły powietrzne chcą mieć. Jeżeli nie z wykorzystaniem AMRAM-ów, to być może trzeba będzie sięgnąć po rozwiązanie alternatywy, na przykład europejskie, czyli na przykład pociski Meteor. Ale Kto zapłaci za integrację? kto zapłaci za integrację? Bo te pociski nie są zintegrowane z maszyną w wersji, która de facto też sama jeszcze nie istnieje. Co ciekawe, my na przykład wybraliśmy, czy Koreańczycy wybrali radar Phantom Strike albo Phantom Eye, nie chcę wprowadzić w błąd, który jest amerykański, aby było łatwiej zintegrować amerykańskie pociski. No ale jeżeli na przykład zrobilibyśmy tego pivota na pociski europejskie, to znowu mamy de facto trzy strony i to z trzech różnych krajów, przepraszam, cztery już prawie, że Cztery. licząc nas, które muszą się dogadać w kwestii integracji tych pocisków. Czy to jest fizycznie do uzbrojenia, do zrobienia? Na pewno, tylko kwestia, ile to będzie kosztować, ile to potrwa i jak to się ma z tym pomysłem na FA-50, które mają siły powietrzne, nie? No bo z jakiegoś powodu maszyny w takiej konfiguracji chcemy pozyskać. No, sytuacja taka z kategorii budzących niepokój, tak bym to Tak, określił, delikatnie nie? rzecz ujmując, nie? No, widzisz, tu jest pytanie, czy on z tego wybrnie, czy nie. No, pojawiają się uporczywie różne pogłoski, że jeżeli nie uda się zintegrować uzbrojenia średniego zasięgu powietrze-powietrze, to prawdopodobnie cały deal, no, zostanie przycięty do tylko gapfillerów. Zobaczymy. Zobaczymy. Jakby podsumowując to, bo szukając jakichś sposobów wyjścia, oczywiście z naszego wygodnego kanapowego poziomu, tak? No gdzieś na pewno pojawia się kwestia jakiegoś kompromisu, tak? Czyli okej, chcieliśmy takie i takie zdolności, ale najwyraźniej, pamiętajmy, minister Tomczyk mówi już o 9 miesiącach opóźnienia. Najwyraźniej z jakiegoś powodu my tych zdolności w takim, takim okresie może być z nimi problem. Więc teraz tak, na jaką degradację, nazwijmy to, zdolności jesteśmy gotowi potencjalnie? Czy to czasową, czy pod względem samych zdolności, czyli czy na przykład za 2 lata później od tego czasu my jesteśmy w stanie poczekać, czy nie? Jakie zdolności na tych FA-50 są dla nas tak istotne, że nie dopuszczamy żadnego kompromisu? A jakie faktycznie, że okej, to jest kwestia drugiego, trzeciego rzędu, nie? Bo to prowadzi moim zdaniem do osiągnięcia takiego w pewnym sensie progu bólu, czyli gdzie siły powietrzne czy zamawiający uzna, że okej, wydaliśmy pewne pieniądze, infrastruktura się buduje, piloci na pierwszych 12 maszynach się szkolą, więc najbardziej rozsądnym jest kontynuowanie programu. Oczywiście po pewnych ustaleniach, być może po negocjacjach kontraktu, karach umownych, trudno powiedzieć. Choć pamiętajmy, Koreańczycy zrobili sprytnie, bo IM-120 nie są w tej umowie, która jest podpisana. Tak. O tym należy pamiętać. Czyli my chcemy jakichś zdolności, ale nie jesteśmy w stanie w tej chwili w kwestii jakby rygoru umowy je wymusić, bo nie podpisaliśmy umowy. Ale w każdym razie, być może w kwestii innych. Skoro mówimy o 9 miesiącach opóźnienia, jeżeli to się potwierdzi, no to już jest zapewne w umowie zapisane jako forma jakiegoś odszkodowania, na przykład, tak? Kar umownych i tak dalej, i tak dalej. No ale w porządku, gdzieś jest kwestia, że idziemy na kompromis, dopuszczamy opóźnienie czy czasową mniejszą zdolność A lub B, a gdzieś jest próg bólu, gdzie dla nas jest to niedopuszczalne, no bo bez tej zdolności te maszyny dla nas nie mają sensu. No i to wiedzą tylko ludzie w MON i w siłach powietrznych,
gdzie jakiś taki punkt nacisku jest, nie? Więc. No, konkluzja niewesoła, konkluzja znana, ale tak czy siak fajnie, że masz to usystematyzowane. Zobaczymy, jak się skończy saga. No, ja ze swojej strony słyszałem wysoko postawionych rozmówców, że do grudnia chcieliby zamknąć temat FA50.pl, niezależnie w którą stronę. Więc no, zobaczymy, co się wydarzy, tak. Zobaczymy. Ja naprawdę nie mam w tej chwili. Mam swoje zdanie o FA50, ale wiesz, budowa pierwszych płatowców w tej wersji PL jest rozpoczęta, tak? Podejrzewam, że znaczna część infrastruktury, pamiętajmy, że do Mińska, gdzie jest w tej chwili 12 FA50, miało trafić też kolejne maszyny w wersji PL. Czyli jakby ta infrastruktura jest budowana na większą pulę maszyn, więc inwestycje zostały już rozpoczęte. Wydatki zostały poniesione, tak? I no. No, zobaczymy. Jak patrzę, czy mamy jakiś pozytywny news na koniec tygodniówki, chociaż malutki. Nie kojarzę. Nie, dobra. Przepraszam. No to, drodzy Przykro mi. widzowie, przykro nam, ale w tym wypadku wyjątkowo zakończymy negatywnym newsem tygodniówkę. Dziękujemy wam bardzo. I to było tyle, drodzy widzowie. Dziękuję bardzo za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze. Wielkie i gorące podziękowania dla patronów wspierających kanał w programie Patronite. Widzimy się w weekend w odcinku ukraińskim. Dziękuję wam bardzo, że jesteście. Trzymajcie się. Cześć.